Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale i zapraszam Was dzisiaj na takiego daily vloga, ale takiego bardzo prostego, domowego. Wspólnie razem zrobimy sobie makijaż, włosy, coś poogarniamy w domu, może jakieś porządki. Mam dla Was też bardzo fajne książkowe polecajki. To będzie taki naprawdę bardzo taki przyziemny, codzienny dzień ze mną, ale mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Poranna pielęgnacja, prysznic już był. Jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to u mnie ona jest bardzo minimalistyczna. Po pierwsze, delikatne mycie i ja myję ostatnio swoją twarz tą pianką od Pure by Kloshi. Jest bardzo fajna, delikatna, subtelna, niepodrażniająca, naprawdę super. Do tego serum z witaminą C od Skindry. A jeżeli chodzi o krem do twarzy, oczywiście krem z filtrem. Ja ostatnio używam tego od Purito Daily Go to Sun Cream. I mamy tutaj ochronę UVA, UVB, czyli taką po prostu kompleksową. Bardzo fajny produkt, szybko się wchłania, nie bieli i pozostawia takie delikatne, subtelne glow. I na tym produkcie bardzo fajnie utrzymuje się podkład. Ale teraz, moi drodzy, przejdźmy do stylizacji włosów. Jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, to ja Wam ostatnio na Instagramie zrobiłam taki post. Podrzucę Wam go w opisie pod filmem i tam pokazałam, jakie kosmetyki używam. Nie będę ukrywać, ja jestem ogromną fanką Davinesa, jeżeli chodzi o takie kosmetyki pro. Bardzo lubię też Kevina Murphy. A jeżeli chodzi o drogeryjne, to super mi się sprawdzają kosmetyki Ahola Butter. One możecie znaleźć je w Hebe. Naprawdę super produkty. Więc zanim przejdę do stylizacji włosów, to śmiga mgiełka. Oczywiście od Davinesa. To jest moje, nie wiem, 25 opakowanie. Jeżeli chodzi o szczotki, to ja jestem wierna Olive Garden. Mam tą szczotkę do rozczesywania, jeżeli chodzi o wielkość, to jest large, oraz szczotkę do wywijania grzywki, średnica 35 mm. To są moje ulubione produkty, zresztą chyba Justyny również. Powiem Wam, że ta szczotka super czesze włosy. Jeśli chodzi o sprzęty do stylizacji włosów, to ja od lat jestem wierna marce Remington. Miałam od nich lokówki, suszarki, prostownice. Ten sprzęt świetnie się sprawdza na moich włosach. Mam tą serię w swoich zapasach, jeżeli chodzi o prostownice, to Remington Prolux. Mam też serię od nich Carit, jest to naprawdę bardzo fajna suszarka. Ostatnio miałam też okazję testować i używać ich najnowszą serię Remington Prolux U. Testowałam suszarkę, jak również prostownicę i w dzisiejszym odcinku będę sobie prostować włosy. Tak, ja wiem, ja z reguły mam kręcone włosy, ale raz na jakiś czas potrzebna mi jest odmiana i wtedy sobie włosy prostuję. Jeżeli chodzi o suszarkę, to nie będę Wam ukrywać, mi najbardziej zależy na tym, żeby ta suszarka bardzo szybko wysuszyła mi włosy. Ja mam włosy gęste, jest ich bardzo dużo i czasami suszenie zajmuje mi 10 minut, 15. No i nie będę ukrywać, że jest to uciążliwe, więc ja, wybierając sprzęt do suszenia, zawsze sprawdzam, żeby to był sprzęt o bardzo silnej mocy suszenia. I w przypadku tej suszarki Prolux U jest zastosowany system i taka technologia Adaptiu, która polega na tym, że moc suszenia dostosowuje się do naszych włosów, bo każdy z nas ma inny rodzaj włosów, jedni mają gęste, rzadkie, długie, kręcone, krótkie, więc ta suszarka dostosowuje swoją moc i ciepło do naszych włosów, czyli mamy tutaj taką spersonalizowaną stylizację włosów. Nie będę ukrywać, jeżeli chodzi o tą suszarkę, to ja z reguły wybieram ten system Quick Dry, gdzie w bardzo szybkim tempie moje włosy są wysuszone. Thank you.
Mój sposób na suszenie włosów jest bardzo prosty. Ja już podczas suszenia staram się nadać mojej fryzurze jakiś kształt i z reguły ja suszę i włosy czeszę, przez to one są już bardziej wyprostowane, bo moje włosy są kręcone, więc ja, żeby nie mieć potem problemu z takimi jakimiś niedociągnięciami, już na etapie suszenia czeszę swoje włosy i je rozczesuję. Jak delikatnie sobie je podsuszę, to z reguły zabieram się za tą moją grzywkę, którą widzicie tutaj. Ona jest dosyć długa, ale ja zawsze nawijam ją na tą szczotkę okrągłą i chcę, żeby ten przód jednak był tak, wiecie, ładnie okalający buzię. Więc tak jak widzieliście, ja tą swoją grzywkę wyciągam tak na szczotkę i zobaczcie, jest taka przyjemna fala, taka, wiecie, na boki. Przejdźmy teraz do stylizacji włosów. Ja dzisiaj włosy będę dla odmiany prostować. Z reguły mam włosy kręcone, lekko pofalowane, ale dzisiaj stwierdziłam, że chcę mieć włosy proste i będę używać tej prostownicy. Ona jest również z tej serii Prolux You i w niej również jest zastosowana ta technologia Style Adept, która dostosowuje ciepło do naszych włosów. Mamy tutaj też takie dwa poziomy, 1 i 2, i ja używam tego poziomu drugiego. Jeżeli chodzi o temperaturę, to prostownica rozgrzewa się od 150 stopni do 230, więc dosyć sporo. Powłokę mamy tutaj ceramiczną i powiem Wam, że bardzo przyjemnie się tą prostownicą prostuje włosy, bardzo szybko, dokładnie. W przypadku stylizacji ja zawsze włosy dzielę na dwie części i tą górną spinam sobie klipsem, żadną frotką, żadną gumką, żeby sobie tych włosów, tak wiecie, nie poodgniatać. Przeczesuję włosy jeszcze raz dokładnie i przechodzimy do prostowania. Przejeżdżamy bardzo wolno, ale starannie. I tak naprawdę już przy pierwszym ruchu włosy są naprawdę bardzo dobrze wyprostowane. Na sam koniec, na końcówki nakładam odrobinę olejku z czarnuszki, tak żeby te końce delikatnie wygładzić. Zróbmy taki telepanie włosów, jak robią na TikToku dziewczyny. Proszę bardzo. Błyszczą się? Błyszczą. Tak wygląda moja fryzura. Wyprostowana, wygładzona. Nowa odsłona mnie, bo ja z reguły, wiecie, mnóstwo włosów i włosy kręcone, a dzisiaj taka lekka odmiana. Jeśli chodzi o sprzęt od marki Remington, no to tutaj ja jestem nim zachwycona. Jest naprawdę świetny. W przypadku suszarki włosy suszy w tempie natychmiastowym. Prostownica bardzo fajnie się sprawdza. Włosy też bardzo szybko prostuje. No zresztą same widzicie. Ja jestem zadowolona. Zresztą bardzo się też cieszę, że marka Remington jest partnerem dzisiejszego odcinka. My sprzęt od nich używamy od wielu lat. To jest chyba taka marka numer jeden, jeżeli chodzi o stylizację włosów. Więc jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa. Także tak wyglądają moje włosy. Czas na makijaż. Kaweczka w dłoń. I idziemy ogarniać się dalej. Ale słonko świeci. Przepięknie. Ok, przejdźmy teraz do makijażu. Mam tutaj kilka takich sprawdzonych produktów, o których chcę Wam opowiedzieć, ale mam też sporo nowości, na przykład paletkę od Mafashion Revolution, także będziemy trochę rzeczy testować, a trochę Wam pokażę takich moich stałych produktów i kosmetyków, które używam już od dłuższego czasu, jak na przykład ten podkład od Liren, eko podkład rozświetlający, ja mam w kolorze 330 Natural. Jest to taki, wiecie co, bardzo fajny podkład do stosowania na co dzień, ma lekkie krycie, ale też bez przesady.
I powiem Wam, że go lubię używać i nawet ostatnio bardzo sporo osób zapytało mnie, co to za podkład. A to właśnie ta tanioszka z Liren. Tak prezentuje się podkład na skórze. Tutaj miałam jakąś tam delikatną niedoskonałość, to tak trochę przykryło, trochę przebija, ale wiecie co, dla mnie nie jest jakiś taki mega duży problem. Ewentualnie dodam sobie odrobinkę korektora. Ja mam tutaj korektor od Tarte. Dosłownie kropeczkę, żeby tak przykryć. I tutaj na nosie, bo jakiś mi się taki zrobił, jakiś bolący syfek. Ja ze swoją skórą raczej nie mam problemów. Największy problem mój to przebarwienia tu pod okiem, ale cały czas walczę, walczę. Okej, jeżeli jesteśmy już w tematyce pod okiem, to mam tutaj bardzo fajny rozświetlacz. Jest to rozświetlacz AA, Healthy Wear Concealer, korektor rozświetlający. Bardzo go lubię, naprawdę. I tu dosłownie... On jest bardzo fajny, ponieważ super... Wtapia się w skórę, to jest raz, i dwa, nie pozostawia takiego bałaganu i takiego ciasta pod okiem, bo ja tego nie lubię. Przejdźmy teraz do pudru, ponieważ muszę to zrobić przed brwiami, pierwszy raz w moim życiu, ale korzystam z pudru transparentnego, sypkiego, bo stwierdziłam, że nie kupuję żadnego w kompakcie, dopóki nie zużyję tych, które mam w domu. No i teraz czas przyszedł na pudry transparentne, sypkie. Ja mam tutaj Gosh Chameleon Powders Base Puder, transparentny kolor. Więc nie będę jakoś... Znaczy ja nie jestem ogromną fanką pudrów sypkich, bo one mnie po prostu zawsze tak latają, wiecie, po całym pokoju. Ale jeżeli chodzi o ten, to naprawdę daje bardzo ładne takie... subtelne krycie. Teraz przechodzimy do brwi. Ja z reguły brwi zawsze robię na początku, ale mam tutaj taki specyfik, który muszę użyć zawsze po pudrze, bo jak się puder dostanie na ten żel z Gosh, o którym Wam już mówiła Justyna, jest to Brown Lift. Jest to żel podkreślający brwi i dający efekt takiego totalnego, stuprocentowego zaschnięcia. I trzeba uważać z tym produktem, nie można przesadzić, bo on jest biały, tak jak widzicie tutaj. I jak się z nim przesadzi i nałoży za dużo na brwi, to czasami ma się taki efekt siwych brwi. Więc ja zawsze ściągam nadmiar, tak jak widzicie. Delikatnie tutaj nadaję kształt moim brwiom. One są grube, gęste, tylko o, tak jak widzicie nawet tutaj, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, ale robiły się takie... dostały takie białe kropeczki i ja zawsze ten nadmiar wyczesuję od razu kolejną szczoteczką, żebym nie miała tych takich siwych włosów. Ok, teraz przechodzimy na tą stronę i tak jak mówiłam, ja mam brwi gęste, wchodzę na depilację raz na 3 miesiące, tak aby tylko, wiecie, delikatnie wyrównać. O, i tu też nawet zastygło, widzicie? I nic więcej z nimi nie robię. Ten specyfik po prostu zastyga w tempie natychmiastowym i żaden żel do włosów, żadne mydełko, żadne... tutaj miałam kiedyś coś takiego jeszcze, jak się nazywało? Lash Brown. To w ogóle się nie umywa do tego. Także serdecznie Wam polecam ten produkt do brwi, jeżeli potrzebujecie takiego zastygnięcia brwi. Zresztą Justyna też go bardzo mocno chwaliła i polecała, więc naprawdę sprawdźcie. Wszystkie ubytki, które mam w brwiach, szczególnie moją bliznę, maskuję tym pisakiem od MAC-a w kolorze Taupe. To jest moje, nie wiem, 9., 10. opakowanie. Wracam do niego. Po prostu on mi się najlepiej sprawdza. Ma idealny kolor. Nie zostawia jakiegoś takiego, wiecie, mocnego wyrysowania brwi. Wszystko ładnie, subtelnie. Też jest wydajny, więc... O, na przykład tutaj dorysowałam sobie dosłownie kilka kreseczek i super się wszystko połączyło z... moją brwią. Przejdźmy teraz do nowości od Mafeshin, która stworzyła paletki rozświetlacz plus bronzer w współpracy z marką Revolution. Dwa kolory. Kolor numer 1 tak się prezentuje. I kolor numer 2. Ja tych produktów jeszcze nie używałam. Świeżutkie, nowiutkie, folijkę zdzieram, więc sama jestem ciekawa, jak się będą one prezentować na skórze.
Już widzę, że ta tutaj ma fajniejszy rozświetlacz, jest taki delikatniejszy, taki jak lubię, a bronzer, kurczę, trochę jasny. Gdzie, co tak to wygląda? To jest rozświetlacz i bronzer, a tutaj ten jest ciut mocniejszy, tu jest rozświetlacz i bronzer i powiem Wam szczerze, że na pierwszy rzut oka bardziej podoba mi się bronzer w tej paletce, w tej Malibu Sunset, a w tej drugiej podoba mi się bardziej rozświetlacz, bo jest drobniejszy. Więc sobie zmiksuję to. Trochę tego, trochę tego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na policzku. No, powiem Wam, że dobrze napigmentowane, więc trzeba uważać i nie przesadzić. No, fajny, powiem Wam, ten zestaw. Na wyjazdy na pewno będę zabierać. Kolor ładny, powiedziałabym, dający taką złotą opaleniznę. Ale rozświetlacz wezmę z tej palety, bo mi się bardziej podoba. Jest taki, jak lubię. Teraz przejdźmy do różu. Mam tutaj też taką nowość, w sensie w mojej kosmetyczce nowość. Róż od Pierre Renée. I to jest kolor Pink Fog 02. Gdzieś widziałam na TikToku, że sporo osób go polecało, więc zakupiłam. Ma taki bardzo ładny, zgaszony kolor idący w kierunku chłodnego różu. Taki może troszkę herbaciany. I z nim też trzeba uważać, bo jest dosyć mocno napigmentowany, więc żeby też sobie nie zrobić takiego polika. Okej, cienie. Glam Shop, Bohema, Zuzy, uwielbiam. Tak wygląda paletka. To jest mój ulubiony kolor. Powiem Wam, że im jestem starsza, tym makijaż, wykonanie makijażu zajmuje mi przede wszystkim dużo mniej czasu. Robię to w tempie ekspresowym, raz, dwa, trzy, bez jakiegoś, wiecie, przeżywania. Jeżeli coś gdzieś tam, wiecie, małe niedociągnięcie, no to na luzie, nie podchodzę do tego jakoś tak, wiecie, mega serio. To jest tylko makijaż. Na świecie są większe problemy niż, nie wiem, nierówna kreska na przykład. Więc ja do tego podchodzę tak bardzo na luzaka. I powiem Wam, że już nie robię sobie takich... W sumie tak wydaje mi się, że od 2 lat nie robię sobie już jakichś takich mega mocnych makijaży. Rzadko korzystam z eyelinera, raz na jakiś czas wiadomo, korzystam, ale tak bardziej wyjściowo. Raczej im mniej, tym lepiej. Bardziej tak naturalnie, jeżeli ten policzek można nazwać naturalnie, ale wiecie, tak też bez przesady, nie robię sobie jakichś takich mocnych makijaży. Cienie mam już nałożone i zrobiłam sobie takie delikatne, przydymione oko. Jak tu uciec? I mam tutaj, słuchajcie, kolejną nowość. Kupiłam wczoraj w Hebe. Ja uwielbiam tą maskarę od Eveline. To jest moje drugie opakowanie. I wczoraj, jak byłam na zakupach, to obczaiłam, że jest taka, powiedziałabym, fioletowo-błękitna wersja, ale wodoodporna. Więc stwierdziłam, że przetestuję, bo ja mam często taki problem, że odbija mi się tutaj na dole właśnie tusz i tak mi się, wiecie, wszystko brzydko rozmazuje. Ten dawał radę, już sam w sobie był bardzo dobry i takiego problemu nie miałam, ale stwierdziłam, że obczaję sobie jeszcze tą wersję wodoodporną. Porównam szczoteczki, czy są takie same. No ta jest taka bardziej wywinięta. Delikatnie. Ale też ta ma tutaj silikonową szczoteczkę. No zobaczy. Na sam koniec błyszczyk. Inglot i pen Lala Gloss As F. Słuchajcie, zwykły, klasyczny błyszczyk. Więc tak prezentuje się mój makijaż. Typowy, standardowy, na co dzień. Maluję się tak już chyba od roku. Zmieniam tylko kosmetyki, na zasadzie testuję sobie jakieś tam, wiecie, inny róż, inny bronzer czy podkład, ale raczej stawiam na taki naturalny makijaż. Zajmuje mi on, w sensie wykonanie mi jego zajmuje mi 7-8 minut, może 10, jak sobie tam jeszcze, wiecie, przejrzę szybko, nie wiem, YouTube, jak przyglądam i muszę coś poprzełączać. Także makijaż robię to naprawdę, makijaż wykonuję w tempie ekspresowym. Boże, jaka piękna pogoda. Muszę Wam się po prostu nieskromnie pochwalić, ale moje kwiaty ostatnio to jest jakieś istne szaleństwo. Nie chcę oczywiście zapeszać, ale tutaj proszę bardzo. Palma wypuszcza kolejne liście. Kaktus całkiem dobrze się tutaj w tym kącie ma. Moja monsterka to w ogóle
żyje swoim życiem. I tutaj już widzę kolejne listki jakieś będą tutaj. Wszystko ładnie po, że tak powiem, przyczepiane, ale Monstera naprawdę świetnie się tutaj ma. Rośnie jak na drożdżach, a była taka dosłownie malusieńka i ja ją kupiłam w IKEA. No ale tą palmą jestem zachwycona. Tutaj kolejny zaraz liść wyskoczy. Jeżeli chodzi o pielęgnację roślin, to moja wiedza jest zerowa. Jedyną zasadą jest taką u mnie, żeby kwiatów nie przelać. U mnie bardziej kwiatki zostaną przesuszone niż przelane. Ja bardzo rzadko podlewam je, tak może raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, jak sobie przypomnę. I tak wiecie, kwiaty, nie podlewam kwiatów na takiej zasadzie. Ale widzę, że całkiem spoko się mają. Albo to są po prostu takie kwiaty, że nie wymagają i nie potrzebują aż takiej, wiecie, pielęgnacji. Chciałam też bardzo szybko Wam pokazać strój dnia, ale coś mi tutaj te światło wariuje, ale mam nadzieję, że tym razem się uda. Mam na sobie dzisiaj sweter z taniej odzieży, do tego takie leggingsy z rozporkiem z Zary. I ja nawet, jeżeli pracuję w domu, to staram się być ogarnięta. Na zasadzie wstaję rano, ogarniam się, myję, ubieram, ściągam piżamę. Nie spędzam dnia w piżamie, bo ja wiem, że jeżeli bym spędziła cały dzień w piżamie, to czas przez palce po prostu by mi przeleciał, nic bym nie zrobiła i byłabym taka rozmemłana. Więc ja, pracując w domu, muszę być ogarnięta czysto, schludnie, wygodnie, przyjemnie. Także w razie co, wiecie, zakładam buty i wychodzę. Więc nie spędzam czasu w piżamie, absolutnie nie, bo wiem, żebym po prostu nic nie zrobiła. Taki strój domowy, jak najbardziej tak. Przyjemnie, czysto, wygodnie. Czego chcieć więcej, więc to jest taka moja stylóweczka. Sweter z taniej odzieży, leggings Zara, biżuteria, oczywiście apart. I tak się prezentuję dzisiaj. W dzisiejszym odcinku mam też dla Was książkowe polecajki, aż trzy, które myślę, że przeczytam w listopadzie i w grudniu, więc to jest moja pozycja na najbliższe dwa miesiące. Może zacznę od książki Dodo, którą dostałam w prezencie. Dodo Knitter, podróżniczka, miałam okazję ją poznać na warsztatach z cebulą. Bardzo fajna, kreatywna, pracowita, wartościowa dziewczyna i napisała teraz swoją książkę przygodową. Wszędzie w domu, Tajlandia, Kambodża, Wietnam. W tej książce znajdziecie historię jej podróży do Azji, bo była, tak jak mówiłam, w Tajlandii, Kambodży, Wietnamie. Zaczęłam ją czytać, bardzo przyjemna pozycja, lekka do czytania. Tu też znajdziecie jej wszystkie emocje, opisy, uczucia, które towarzyszyły jej właśnie podczas tej samotnej wyprawy do Azji. Bardzo fajna pozycja, przynajmniej bardzo fajnie się zapowiada, bo zaczęłam dopiero czytać, więc jeżeli lubicie takie, powiedzmy, przygodowo-podróżnicze książki, to myślę, że książka Dody powinna Wam się spodobać. Wczoraj też odebrałam z Empiku dwie pozycje. Mądry rzefak oraz Na zdrowie, jak rzeźwiałam w kulturze picia. Tę pozycję kupiłam pod wpływem podcastu, który przesłuchałam o zmierzchu. Zresztą Wam zostawię w opisie pod filmem link do tego podcastu. I to jest szczera historia o niszczycielskim wpływie alkoholu na kobiety, a zarazem cudowna opowieść jednej z nich o tym, jak samodzielnie wyszła z nałogu. Ta książka zmieni Twoje spojrzenie na alkohol, możliwe, że zmieni też spojrzenie na całe Twoje dotychczasowe życie. Jestem ciekawa tej pozycji, nie czytałam, ale podcast bardzo mocno mnie zachęcił. I kolejna propozycja, Mądry rzefak. Tę książkę polecał ktoś na Instagramie i stwierdziłam, że przeczytam, bo zachęcił mnie opis, proste prawdy, które przeprowadzą się przez życiowe gównoburze. W moim życiu nie jedna gównoburza była, więc stwierdziłam, że może ta książka mi się do czegoś przyda, może jakąś mądrość z niej wyniosę albo jakieś wnioski, więc stwierdziłam, że jak przyglądałam Empik, o, spoko, przeczytam, więc jeżeli chodzi o jakąś większą recenzję, to muszę się wstrzymać, dam Wam znać za jakiś czas, czy warto, czy nie. Także te pozycje są na moje najbliższe miesiące. Możecie też w opisie pod filmem dać znać, czy w sensie w komentarzach. Możecie też w komentarzach dać znać, czy Wy macie jakieś fajne książkowe polecajki.
które warto przeczytać, jakieś może z takich nowości. W sumie jestem ciekawa, a nóż widelec coś mi się też spodoba. W poprzednim moim daily vlogu pokazywałam Wam kadry, jak remontowałam komodę, więc tak już się oficjalnie prezentuję. Tutaj sobie godnie stoi w moim salonie. Nieskromnie powiem, że jestem z niej naprawdę bardzo zadowolona. Efekt końcowy jest bardzo satysfakcjonujący. Tak jak Wam mówiłam na Instagramie, ja się zdecydowałam na kolor czarny, ponieważ pasuje mi tutaj do reszty mojego wnętrza. Mam tutaj czarne nóżki na przykład w fotelu, mam czarne krzesła, więc wydaje mi się, że ten czarny kolor bardzo fajnie się komponuje z resztą mebli. Wiem, że sporo osób polecało mi na przykład zieleń, granat, ale stwierdziłam, że to będzie już trochę za dużo na ten salon, więc postawiłam na klasyczną czerń. Tutaj wcześniej była taka konsola i ona teraz stoi tutaj. Jeszcze ją nie zaaranżowałam, więc może to dzisiaj zrobię, ale chcę, żeby ona tutaj była taka bardzo prosta i surowa, dosłownie kilka rzeczy. Może te książki postawię w ten sposób. Coś takiego, wiecie, prostego. Prosta, basicowa, może tu jakaś jeszcze świeczuszka i tyle. Tak, żeby też nie było za dużo, bo co za dużo, to niezdrowo. A tutaj mój salon, tak jak widzicie, jest taki dosyć... No dużo się dzieje, dużo jest poustawianych rzeczy, więc chciałabym, żeby ta półka pod telewizorem była taka bardzo prosta. Piję sobie kapucinkę i zabieram się za montaż filmu. Chcę tak dzisiaj poświęcić na niego z 2-3 godziny, bo tutaj muszę ułożyć cały materiał, podciągnąć kolory, takie wiecie, typowo montażowe rzeczy. Wydrukowałam sobie też materiały do kolejnej lekcji mojego angielskiego. Ostatnio Wam na Instagramie wrzucałam post z profilami, które polecam, jeżeli chodzi o naukę angielskiego i hiszpańskiego. Zapisałam się na zajęcia indywidualne z języka angielskiego. Miałam w tamtym, w czwartek pierwsze. No powiem Wam, że lekko się stresowałam, ale wydaje mi się, że poszło całkiem ok. Wiadomo, że po każdych zajęciach będzie coraz lepiej, więc stwierdziłam, że drukuję materiały i teraz chcę każdego dnia poświęcić 20-30 minut na słówka, na naukę, tak żeby to wiecie, szło wszystko płynnie, ładnie i na bieżąco. Jeżeli chodzi o hiszpański, to też się zapisałam, co do angielskiego, to mam zajęcia z Justyną, English Fighters. Dużo osób ją po prostu polecało na Instagramie, więc stwierdziłam, że się do niej zapiszę. Od stycznia też chcę do niej pójść na taki kurs grupowy języka angielskiego. Jeżeli chodzi o hiszpański, to też zapisałam się na zajęcia online. Będę miała zajęcia 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki. Ale o tych zajęciach opowiem Wam coś więcej za jakiś czas. Jak wiecie, po 3-4 zajęciach opowiem Wam, czy się czegoś nauczyłam, czy warto, czy nie warto. Ja będę oczywiście w grupie A1, początkującej, zerowej, bo ja nie umiem hiszpańskiego, chcę się nauczyć od podstaw. Więc jeżeli chodzi o języki, to stwierdziłam, że idę za ciosem. W sumie jesień, dlaczego nie? Więc tak jak widzicie, na naukę nigdy nie jest za późno, nigdy nie uczyłam się hiszpańskiego, nie uczyłam się pływania, więc proszę bardzo, zapisałam się i działam. Ok, to tyle z mojej gadaniny. Montuję film i za jakiś czas się do Was odezwę. Dziś na obiad wyjadam resztki, a konkretnie kurczaka w zielonym curry z mleczkiem kokosowym. Takie wiecie, typowe danie, na szybko. Jem już trzeci dzień, bo oczywiście ja nie umiem robić porcji dla jednej osoby, tylko zawsze zrobię gary, potem jem kilka dni. Dziurawa twarz, czy co? Wszystko wylądowało na moich leggingsach. Październik był takim miesiącem dla mnie porządków, organizacji, sprzątania i powiem Wam, że została mi jeszcze do ogarnięcia kuchnia. I tak stwierdziłam, że może dzisiaj na spokojnie zacznę w niej ogarniać rzeczy. I dzisiaj postanowiłam, że zacznę ogarniać kuchnię tak na spokojnie. Chcę przejrzeć suchy pokarm, ryże, makarony, mąki i tym podobne rzeczy.
Chciałam trochę zorganizować może lepiej moją kuchnię, tak żeby zmieściło się w niej jak najwięcej rzeczy, bo moja kuchnia sama w sobie jest bardzo mała. To jest tak naprawdę bardziej aneks kuchenny, a mam sporo rzeczy, mało miejsca i muszę popracować trochę nad organizacją. Przy okazji posegregować różne rzeczy, więc planuję się tym dzisiaj zająć. Może Wam pokażę też jakieś takie moje rozwiązania w przypadku małej kuchni, co się u mnie sprawdza, a co nie do końca. Wrzucamy wszystko na... Ach, ciężkie! Od razu, jak jesteśmy przy sztućcach, to powiem Wam kilka słów o tych organizerach, które Wam kiedyś pokazywałam na Instastory. I to są organizery z TK Maxa właśnie na noże albo na sztućce. Ja wcześniej miałam taką, wiecie, dużą półkę, ale stwierdziłam, że muszę coś zmienić, bo dla mnie każdy centymetr w półkach to jest tak na wagę złota, więc zainwestowałam w takie organizery i powiem Wam, że one u mnie się naprawdę bardzo dobrze sprawdzają. Wiem, że sporo dziewczyn mówiła, że jak się za dużo tutaj włoży, nie wiem, łyżeczek czy widelcy, to może to spowodować sytuację taką, że zablokuje nam się szuflada. U mnie do tej pory nic takiego się nie wydarzyło. Ja mam komplety sześcioosobowe. No trochę łyżeczek mam więcej, bo tu jest taki miks różnych kompletów. Więc jeżeli ktoś ma zestaw 6 łyżeczek, 6 widelcy, noży, duże łyżki, małe, to bez problemu w takim zestawie się to wszystko pomieści i nie będzie się nic, tak wiecie, blokować. W IKEA możecie znaleźć takie zatrzaski do na przykład płatków, do jakichś takich sypkich rzeczy, które trzeba zamknąć. To możecie sobie kupić większe bądź mniejsze. Na przykład na pierwsze śniadanie do pracy albo tym podobne rzeczy. Powiem Wam, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które kiedyś kupiłam w Anglii. Taki nakuwacz do ciasta. Rewelacja, bardzo go lubię. Szuflada numer 1 ogarnięta. Zabieramy się teraz za garnki. Jeżeli będziecie w IKEA, a nie macie jeszcze takich folii ochronnych do szuflady, to serdecznie polecam. One bardzo fajnie chronią szuflady przed zabrudzeniem, zarysowaniem, plus utrzymują rzeczy, które są w szufladzie, przez co one tak nie latają po całej szufladzie, tylko wszystko trzyma się w jednym miejscu. Także polecam Wam, jeżeli jeszcze nie znacie. Powiedzcie, że każdy w domu ma taką szufladę wstydu. Na 100%. A te wafeleczki z Biedronki bardzo lubię. Ja suchą żywność lubię przetrzymywać w słoikach. Jeżeli chodzi o te słoiki, to jest jakaś zbieranina różnych słoików. Ten jest chyba z IKEA. Ten z Anglii kiedyś przywiozłam. Ten chyba też jest z Anglii. To są jakieś takie, wiecie, słoiki różnego rodzaju, spokojnie, podobne kupicie w IKEA. A jak nie mam wolnego słoika, a nie chcę, żeby coś mi się wysypało albo straciło swoją świeżość, no to korzystam z tych klipsów, o których Wam wcześniej mówiłam. I szuflada ogarnięta, wygląda to znacznie lepiej. Wszystko posegregowane, podzielone, daty ważności sprawdzone, więc śmigam dalej z tematem. Jeśli tak jak ja w kuchni macie taką półkę, która jest dosyć wysoka i nie ma w środku takiej półki dodatkowej, to ja zachęcam serdecznie do tego, żeby zaopatrzyć się w taką półkę z IKEA, która daje nam dodatkowo drugi poziom. Wtedy wszystko jest znacznie lepiej posegregowane. Ok, i półka herbaciano-kawowo dodatkowa została ogarnięta. Dzięki tej półeczce
Jest to jedyny sposób na to, żeby maksymalnie wykorzystać powierzchnię tej półki. A na mąkę, kaszę i tym podobne rzeczy, to polecam Wam te pojemniki z IKEA. One może nie są jakieś takie, wiecie, najładniejsze, ale zajmują bardzo mało miejsca i są super praktyczne. Także serdecznie Wam polecam. Muszę od Justyny pożyczyć też maszynkę do robienia napisów, bo na razie powrzucałam, tak wiecie, brzydko kartki, co tam jest w środku, żebym nie pomyliła, nie pomieszała. Więc serdecznie Wam te pojemniki polecam. Połowa za mną, zostały mi jeszcze półki ze szkłem i półki na górze, ale tam raczej nie ma co ogarniać, bo tam są takie bardzo sezonowe rzeczy bożonarodzeniowe albo wielkanocne, więc to mi odpada. A jeżeli chodzi o pralkę, lodówkę, piekarnik i zmywarkę, takie, wiecie, generalne wymycie tego wszystkiego zostawię sobie na inny dzień, więc cisnę ze szkłem i na dzisiaj koniec porządków z Kasią z LGS, jeżeli chodzi o kuchnię. Część druga nastąpi w jakimś tam może kolejnym vlogu. Jeżeli stwierdzicie, że lubicie takie porządkowe tematy, jeżeli Was nie nudzą, to mogę nagrywać, bo nie wiem, czy to jest dla Was interesujące. No dajcie znać. Ale tak jak Justyna mówi, każdy ma swoją prozę życia. Moja teraz wygląda tak. Na wyjazdy, jakieś ciekawsze rzeczy i atrakcje. Przyjdzie jeszcze, myślę, czas. Koniec z tym sprzątaniem. Ile można? Robię sobie właśnie taki deser. Mam tutaj mleczko kokosowe, miałam powiedzieć czekoladowe, mleczko kokosowe z chią i do tego, o, nie mam banana. Miało być z bananem. To może jakieś mrożone owoce. Powiem Wam, że taka chia z owocami to jest super przepis na przykład na to, jak mamy na coś ochota, nie wiemy co zjeść, albo jest to też super przepis na śniadanie. Robi się bardzo szybko, najlepiej dzień wcześniej, czyli wiecie, przed snem, zasypać chię mleczkiem kokosowym i zostawić na całą noc w lodówce. Następnego dnia wstajemy i mamy już tak naprawdę 3/4 rzeczy zrobione. Chia przez całą noc tak fajnie namięknie i zrobi się taka mięciusinka, taka, jakbym powiedział, taka strzelająca delikatnie. Do tego dodajemy owoce. Ja zawsze to robiłam z bananem albo z mango, ale nie mam ani banana, ani mango, więc będę improwizować. Więc zmiksuję sobie na przykład może malinę albo truskawki. Truskaweczki sobie zmiksuję. Jeżeli lubicie mleczko kokosowe i chie, to ten deser Wam na pewno posmakuje, ale osobiście polecam dać na przykład banany albo mango. Rewelacja. Możecie pokroić albo zrobić w takim musie. Sztosik. Moi drodzy, czas powoli kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że taki domowy odcinek Wam się spodobał i Was nie zanudziłam na śmierć. Ja teraz uciekam w otchłań HBO, odpalam Sukcesję, bo jestem już na 3. sezonie i co tam się dzieje, to jest po prostu głowa mała. Zresztą ja o tym serialu Wam mówiłam ostatnio u nas na kanale, więc kto jeszcze nie oglądał, a ma HBO, to serdecznie polecam. Więc odpalam odcinek, potem idę spać i tyle. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa!